Służba Ochrony Państwa straciła właśnie swojego dowódcę. Generał Miłkowski podał się do dymisji, rezygnując ze stanowiska komendanta SOP. Informacje przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Służba Ochrony Państwa od dziś będzie potrzebowała nowego dowódcy. Po wcześniejszych konsultacjach z ministrem Joachimem Brudzińskim generał brygady Tomasz Miłkowski złożył rezygnację ze stanowiska dowódcy następczyni Biura Ochrony Rządu. Nie wiadomo, co doprowadziło do tak nagłej decyzji generała, który już od dłuższego czasu nie znajdował się w centrum zainteresowania mediów. Sprawa jest interesująca także dlatego, że jeszcze nie tak dawno MSWiA zaprzeczało wszelkim doniesieniom o jego ewentualnej demisji. Takie jest życie, że ludzie czasem rezygnują z funkcji, odchodzą. Pan komendant zdecydował się odejść ze względów osobistych i skorzystać z przysługujących mu uprawnień emerytalnych, powiedział dziś w rozmowie z TVN24 obecny wiceszef SOP Jarosław Zieliński. Służba Ochrony Państwa została bez dowódcy. Informacja ta potwierdzona została przez komunikaty MSWiA. Nie wiadomo, kto zastąpi Miłkowskiego. Dawny policjant, a następnie funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu zaczął przewodzić formacją jeszcze przed oficjalną zmianą nazwy. W 2018 został mianowany na komendanta SOP. O możliwości dymisji Miłkowskiego mówiono od czasu zmiany nazwy formacji. Niedługo po hucznych zapowiedziach i nadaniu Służbie Ochrony Państwa uprawnień większych od tych, które posiadała BOR, doszło do ogromnego zaniedbania w związku z kolejnym wypadkiem z udziałem Beaty Szydło. Nieudolne tłumaczenia ze strony dowódcy i głosy nawołujące do zrezygnowania, wywołały ogólnopolską dyskusję. W połowie listopada zeszłego roku o rychłym odejściu generał Miłkowskiego pisała Wirtualna Polska. Powołując się na źródła w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i samej Służbie Ochrony Państwa, dziennikarze opisali liczne pretensje ministra do generała, które dotyczyły nie tylko kolizji chronionych aut i spadku prestiżu formacji, ale także niedostatecznych starań w czasie Święta Niepodległości. Wskazywano wówczas, że następcą Miłkowskiego mógł zostać ówczesny wiceszef SOP Paweł Tymiński, który już wtedy odpowiadał za organizację operacji ochronnych. Niedługo przekonamy się, czy medialne przewidywania okażą się prawdziwe. Pretekstem incydent z premierem. Jak dowiedziało się RMF FM, ostatecznym powodem demisji miał być zabawny, lecz pokazujący brak profesjonalizmu funkcjonariuszy incydent z udziałem limuzyny, którą miał podróżować Mateusz Morawiecki. Wyznaczony do odebrania prezesa Rady Ministrów z jego mieszkania na warszawskim Mokotowie mężczyzna nie umiał wyłączyć włączonego przypadkiem sygnału dźwiękowego. By uzyskać pomoc, pojechał do siedziby jednej ze służb specjalnych. Gdy opuścił samochód, pojazd zamknął się. Po premiera należało wysłać kolejną limuzynę. Poleciał za całokształt. Brak profesjonalizmu i ciągłe wypadki zdenerwowały kilka osób, podał radiu wysoko postawiony oficer.